witamy, jesteśmy tuż po proteście. Przeciwko czemu właściwie tak dzisiaj był ten protest i czy to było zorganizowane, czy po prostu dzisiaj no już Miarka przebrała i jak to wyglądało? No Miarka się przebrała stanowczo. To, że nie możemy decydować o swoich ciałach, bo rząd nam tego zabrania, przechodzi ludzkie pojęcie. To jest po prostu, nie wiem, czuję się jakbym żyła w jakimś systemie totalitarnym. Nie mam prawa o sobie decydować, nie mam prawa decydować o swoim ciele, o moim życiu, o życiu, które może nadejdzie. To jest tragedia po prostu. A jakie macie następne plany? Czy będzie kontynuowana inicjatywa spacerów, marszów? Trudno powiedzieć, bo to też jest energia i to musi być ktoś, kto to organizuje. Natomiast ogólnopolski strajk kobiet cały czas proponuje różne rozwiązania. Jedno to są te, które też mówiłam podczas naszej spontanicznej demonstracji, która nie ma głównego organizatora. Pomachajmy. Że w środę na przykład jest dzień, kiedy powinniśmy nie pójść do pracy, bądź zbanować wszystkie maile, jakby nie odbierać maili. Czyli możemy mieć taką formę blokady, na którą nas stać, ale przede wszystkim nie pójść do pracy, czy nie wziąć udziału w zajęciach na uczelni, czy nie wziąć udziału w lekcji. Inną metodą, czy formą protestu jest na przykład wymyślenie działania w przestrzeni publicznej, jak na przykład wieszanie czarnych ubrań, które symbolizują w ogóle czarny protest od samego początku. Inną formą wizualnego protestu jest wieszanie wieszaków w różnych miejscach. Więc poza tym, że możemy się zbierać zgodnie ze spontanicznym wezwaniem, tak jak dzisiejsze, o 9 rano powstał post, tak będzie, będą kolejne, nie możemy zapowiedzieć, bo tak jak powiedziałam, organizator jest rozmyty. Tak jest. Spontaniczna. Oczywiście, to jest, wydaje się, że to jest bardziej inicjatywa po prostu, która płynie z potrzeby obywateli. Pytanie, czy jest szansa, że czy jesteśmy w stanie skonkretyzować jakiś najbliższy termin, znając, powiedzmy, głosy na mieście? No bo niewątpliwie dzisiaj panie zaskoczyły Cieszyn, policję, wszystkie służby chyba. No na początku nie było policji, robiłyście sobie co chciały. No, robiliśmy to, co robią w całym kraju teraz kobiety, więc to nie jest też tak, że nie ma jakiejś formy języka w tym. Czy jakiejś formy przemyślanej również. To są naprawdę rzeczy, nad którymi sztab ludzi też pracuje. Natomiast jeżeli to ma być spontaniczne, zakładam, że taka jest najlepsza, to nie ma jakby planu co do konkretnego dnia. Ten, który będzie w naszym poczuciu wszystkich takim, tak jak dzisiaj. Po prostu tyle maili, tyle różnych telefonów przyszło, że trudno było nic nie zrobić. Także na tej zasadzie, jak będzie nacisk społeczny, to pewnie też się wtedy informuje. Taki spontaniczny. Na ulicę. Czyli co, będziecie protestować do skutku, aż w końcu rząd coś zacznie działać w tej sprawie? No raczej tak, myślę, że tak. Myślę, że wszystkie kobiety w Polsce są jednomyślne, jeżeli o to chodzi. I dopóki to się nie zmieni, będziemy wychodzić na te ulice. Mamy pandemię, ale jak widać nie straszne nam to, bo są ważniejsze sprawy.